Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby wyglądała kariera Donovana Neymara Juniora, czyli zawodnika, który uwielbia jeździć na urodzinie siostry podczas gdy ma kontuzję? Lub chciałbyś zobaczyć karierę Donovana zawodnika, który strzela arabom? Czy naszego ulubionego Karwa, który przyszedł do ligi emerytalnej? Caliente por el final. Czy naszego ulubionego polskiego napastnika, który tylko jest w czym dobrym do strzelania karnych i nagrywania TikToków? Trafiłeś tutaj idealnie. Otóż w tym odcinku robię karierę od nowa Cristiano Ronaldo, Lionel Messiego, Neymara i Roberta Lewandowskiego i zobaczę, kto z nich osiągnie więcej. Oczywiście patrząc na same europejskie puchary, nie będę patrzeć na jakiekolwiek te ligowskie czy coś, będziemy patrzeć tylko na europejskie puchary. Kto z nich wygrał, czy może któryś z tych zawodników wygrał, ale to też możecie się zastanowić, przecież Ronaldo ma 38, Lionel Messi chyba 36, każdy jest powyżej 30. Otóż mam sposób. Zamiast właśnie samego Neymara będzie Neymar z początku jego kariery, oczywiście samej seniorskiej. I nie dziwcie się, że tutaj jest właśnie FC Barcelona i nie, to jest po prostu region, po prostu zrobiłem sobie tak, nie robiłem jego twarzy. Tylko dlatego, ponieważ nie ma ligi brazylijskiej w EAFC 24. Nawet nie ma w reszty świata drużyny Neymara. Dlatego jego drużyną po Santos jest właśnie sam FC Barcelona, do której przeszedł. Ale kto teraz? Przed nami jeszcze będzie powrót samego Roberta Lewandowskiego do Lecha Poznań, czyli może to być świetne wzmocnienie właśnie samej ekstraklasy. Może coś wygrają w końcu. Lionel Messi właśnie wraca do Ligi Argentyńskiej, w której rozpoczynał swoją karierę jeszcze przed transferem do FC Barcelony. Czy na przykład Cristiano Ronaldo, który właśnie z Ligi Portugalskiej przeszedł do Manchester United, Real Madrid i wielu, wielu innych i może tam zakończy karierę, tego nie wiemy. A nasze porządku mentalne będzie jedyny taki trener. Czesiu Michniewicz oczywiście. Więc trzeba będzie jakkolwiek zmienić klub, bo oczywiście nie będziemy w tej lidze arabskiej. Weźmy sobie na przykład... Niech będzie jakaś słaba drużyna, zacznijmy może od CD Eldense, niech będzie. No i moi drodzy, lecimy już do pierwszego sezonu. Także mamy tutaj naszych wszystkich zawodników, oczywiście prawie... O, oczywiście, dobra, już widzę, już wszyscy mają pewnie gdzieś w dribblingu. Część to Lionel Messi w New World Old Boys wart 1 200 000, to wiadomo, oczywiście są star 4 na 4 gwiazdki, chyba tyle ile ma w samej FIFA. No to jest nieważne. Przed nami Neymar, który ma 5 na 4, no niestety nie ma, nie można zmienić mu na 5 gwiazdek sztuczek, ponieważ on ma 5 gwiazdek sztuczek normalnie. I mi się wydaje, że ktoś jakkolwiek może go kupić, bo tutaj nie wiadomo, okej, okay, dopiero niedawno dożył do klubu. Neymar! Można spróbować za niego złożyć ofertę nawet poniżej miliona, ale pensję to on ma w ciul mocną, prawie 7 tysięcy w porównaniu do takiego Messiego, albo na przykład Lewandowskiego, który ma 500 płacy. I też najciekawszy, Cristiano Ronaldo. No chyba nie najstarszy z tych wszystkich, ale zobaczcie to. On ma już klauzulę odstępnego na wysokości prawie 5 milionów. Także lecimy do pierwszego i na pierwszy sezon obstawię, że Neymar pójdzie gdzieś na wypożyczenie, albo Barcelona po prostu będzie chciała się go pozbyć. Xavi, nie zmarnuj tego. Przed nami koniec pierwszego sezonu i sprawdźmy same transfery, jak to wygląda u nich, czy ktoś się zmienił. Nie zmienił się Cristiano Ronaldo, 67, Lionel Messi, 68, Lewandowski, 66, Neymar, 68, strzelanie ma, nawet mu zwiększyło się, nawet, ale kurde, patrz na to strzelanie. Najwięcej ma strzelania, a jest skrzydłowym, tak samo jak Lionel Messi, też tutaj jest najstarszy. Chociaż nie, nie, przepraszam, Neymar i Ronaldo chyba są jakkolwiek ten sam dzień, więc zobaczmy sobie same właśnie Liga Konferencji. Tej, no zobaczmy, kto tu wygra. Aston Villa, okej, okay. Tutaj Borussia, no to też nie. I tutaj mamy finał, czyli nikt tutaj nie był. FC Barcelona z Napoli przegrała, no to świetnie. Także, moi drodzy, przejdźmy do drugiego sezonu, żeby było jak najszybciej oczywiście. Witam was w drugim sezonie i też jakby ktoś nie spowiedział... Boże... Nie spodziewał, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. i Robert Lewandowski są bez klubu. Nie wiem, nie przedłużyli z nimi kontraktu, więc zobaczymy, może ktoś ich kupi w następnym sezonie. Jak nikt nie kupi, to ten hit, to ten film to jest po prostu wielki jeden hit, że Leo Messi będzie jedyny z klubem, a reszta dosłownie bez klubu oczywiście będzie grała.
Przed nami koniec sezonu drugiego i zobaczmy, jak tam poszło naszym zawodnikom. Czy ktoś zdobył klub? Się stało? Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski do FC Barcelony! Jaki to byłby absurd, gdyby Ronaldo wybrał Barcelonę! Co tu się stało? Leo Messi, ok, 74, Neymar 74, dalej nie ma klubu. Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo w FC Barcelonie! Co tu się dzieje? Nie, poczekajcie. Musimy zobaczyć, jak sobie poradziła jakkolwiek FC Barcelona. Czy wygrało? Może nie wiem, czy była w wygranym Ligi Konferencji. No nie, tutaj nie. No tutaj no też nie, czy by Liga Mistrzów? No nie. Barcelona z Borussią, no co za hit. Cristiano Ronaldo. Poczekajcie, ja muszę zobaczyć, czy jeszcze w Barcelonie jest ten Robert Lewandowski, czy będzie dwóch Lewandowskich w jednym klubie. Także zobaczmy, FC Barcelona, czy jest Robert Lewandowski? Jest tutaj ten Robert Lewandowski, okej, nie, co tu robił Ariazabal, nie mam pojęcia. Cristiano Ronaldo, nie ma Roberta Lewandowskiego. Czyli mogli się pozbyć tego starego Lewandowskiego. Gdzie on teraz gra? A, jest w Barcelonie, to mogłem go chyba przeoczyć. Także jeszcze raz zobaczmy. Mogłem go jakkolwiek tutaj nie zobaczyć. Zobaczmy. Barcelona. I ustawmy sobie ten licznik na większy, może wtedy to zadziała i będzie. Jest Lewandowski, ma 36 lat. Robert Lewandowski i Robert Lewandowski w jednej drużynie. Co tu się dzieje? I od razu Robert Lewandowski z 500 pensji dostaje 47,5 miliona płacy. A Ronaldo zarabia 68 tysięcy w wieku 20 lat. Znaczy, może już całą Portugalię prawie wyżywić. Ale nie podoba mi się tutaj Neymar, no bo on ma 20 lat dalej bez klubu. On nikt go nie chce. On ma 14 milionów. Lionel Messi 13,5. Robert Lewandowski 9,5. Ronaldo tu musi być wysoko. 12,5. Tak jest. Ile ma Messi? 5 tysięcy. To chyba będzie musiał jakkolwiek odchodzić już powoli. A Neymar nie ma, ale dobra. Przynajmniej moi drodzy, trzeci sezon lecimy. Lecimy dalej. Zobaczymy, jak się potoczy ich kariera. Znaczy, ja powiem tak, ja bardzo mi się podoba, że FC Barcelona jakkolwiek bierze młodych zawodników, ale no kurde, Robert Lewandowski, Ronaldo, jeszcze niech, jakby jeszcze wzięli Neymara, to mają trio dosłownie, jeszcze Messi, to wtedy mają formację 4-2-4, lub może, nie wiem, Lewandowski będzie na zmiennika. Zobaczmy, ja chcę zobaczyć jakkolwiek, jak to wygląda w młodzieży w Realu Madryt. Czy też mają jakichś młodych zawodników, tak, do 20 lat? Pewnie mają, bo to jest Real Madryt, ale pójdźmy sobie, zobaczymy. Do 20 lat, zobaczmy, pewnie jest jakiś zawodnik, jest no właśnie Arda Güler i Nico Paz, który ma 14 milionów w klauzuli, a Barcelona pewnie ma więcej tych zawodników, no bo Felix na pewno, nie, no na pewno jest Ronaldo, no właśnie jest Faye, jest Guiu, Lewandowski, Hernandez, o tutaj jakiś wygenerowany, Cristiano Ronaldo, Vapor, ale on, kurczę, ale dobrą ma klauzulę, i Zaire Emery! 133 miliony klauzuli! Co ta Barcelona robi za skład jakichś tego, tych youngsterów? Co oni robią? Dobra, trzeci sezon przed nami, lecimy! Przed nami koniec sezonu trzeciego, no i niestety widziałem spoiler, gdzie przed Neymar, także Neymar opuścił, no przeszedł do Napoli, do Ligi Włoskiej. Ronaldo 79, Neymar 79, Lionel Messi chyba nigdzie nie przejdzie, mając wartość 50 milionów, tylko ze względu na to, że w lidze argentyńskiej chyba inaczej grają się ligi i nie wiem, czy ktoś go jakkolwiek stamtąd kupi. Robert Lewandowski 78. Także zobaczmy, czy któraś z tych dwóch drużyn, czyli Napoli i FC Barcelona, wygra jakiś puchar. No tutaj Liga Konferencji to niestety nie jest dla ani Napoli, ani Barcelony. Tutaj no, wygrywa Inter, czyli inna drużyna oczywiście z samej Serie A i Ligę Mistrzów wygrywa, no tutaj Real Madrid, Manchester City, czyli no wiadomo finał. Napoli przegrało z Manchesterem, a FC Barcelona z Milanem, czyli niestety nie poszło im zbyt ładnie. Sprawdzę sobie jeszcze jak to wygląda Liga Argentyńska, nie ta Liga, mnie to nie obchodzi, jak chcę zobaczyć Ligę Argentyńską. Czy mogę zobaczyć jak tam u nich się gra? No, gdzie jest Newell's 13. miejsce z Lionelem Messim?
Co tu się dzieje? Boca Juniors 11. Kurde, co tu się dzieje, ty? River Plate 20. Wow, no po prostu no wow. Także no tutaj jedyna opcja, żeby Lionel Messi opuścił klub, jest to okienko zimowe. Także czy Lionel Messi w ogóle opuści Old Boys? Mi się wydaje, że nie, ale zobaczmy jeszcze 81 tempa. Neymar 80-80 strzelę tutaj pięknie. Tempo, no może być jakkolwiek. Zobaczmy jeszcze jakkolwiek, no same ligi hiszpańskie, tylko tak dla pewności zobaczyć, no wygrywa Atletico. Cóż za niespodziewana tego. A dobra, nieważne. I Serie A wygrywa Napoli, czyli Neymar wygrywa Serie A, ale to się nie liczy. Liczy się tylko albo Liga Mistrzów, albo Liga Europy, albo Liga Konferencji, także. Mam nadzieję, że w nowym sezonie Messi opuści Old Boys, ale mi się wydaje, że to będzie ciężko, także lecimy już do czwartego sezonu. Oj, będzie ciekawie. Przed nami koniec sezonu czwartego, także zobaczmy. Błagam, żeby Messi zmienił klub, bo to będzie dla niego strasznie zła rzecz. Zobaczmy, czy ktoś tu zmienił klub. Messi do Tottenhamu, Ronaldo do Interu Mediolan, żeby jakkolwiek rywalizować z Neymarem w lidze włoskiej. Leo Messi do Tottenhamu, no taki młody, no kurczę, czy był jakiś młody zawodnik? Nie, to chyba był Juventus, już nie pamiętam. Robert Lewandowski został sam w FC Barcelonie, czyli teraz każda drużyna jest w top 5, każda drużyna może wygrać jakkolwiek Ligę Mistrzów, każda drużyna teraz może ich kupić. Każda drużyna, nie, dobra, nie, już drużyna nie może, ale każdy teraz może jakkolwiek rozwinąć się bardziej lub wygrać złotą piłkę. No i dobrze, że w końcu opuścił sam nawet Leo Messi tą ligę, bo naprawdę ja bym się załamał na jego miejscu, jakbym grał co chwilę w tej lidze argentyńskiej. Także zobaczmy sobie same puchary i zobaczmy, gdzie przeszli i czy jak poradzili sobie nasi zawodnicy. No tutaj to Osasuna, proszę bardzo, ale tutaj po prostu finał. Liga Europy wygrywa Ajax. Czy mamy tutaj jakieś zaskoczenie? Jest Latium, to nie. Liga Mistrzów nie, Real Madryt, no rzecz. Napoli było blisko. Blisko. No tutaj nie ma nikogo dosłownie z naszych drużyn. Nie ma Tottenhamu. Barcelona odpadła znowu. Kurde, tak szybko z Manchesterem City. Gdzie jest Tottenham? I gdzie jest Inter? Czy ja gdzieś ich tutaj nie zauważyłem? Chyba nie wyszli z grupy, czy w ogóle są w grupach? Zobaczmy, tutaj nie Inter, ostatnie miejsce! Ja pierdyle, Salzburg wykiwał Bayern, no nie mogę. Czy w ogóle Tottenham gra w europejskich pucharach? Czy oni w ogóle grają? No nawet Lech Poznań gra w lidze Europy, no co to jest? Tottenham grał w lidze konferencji, czyli Messi miał szansę na zdobycie, ale przewali z Beşiktaş'em, no nie mogę. Jezu, ludzie! Co tu się dzieje? Po prostu to jest hit, ale dobrze, że Messi przeszedł. Zobaczmy oczywiście same wartości. Messi 97 milionów, Lewandowski 97,5 miliona, Neymar 81,5 miliona, no i Ronaldo 104,5 miliona. Tutaj no będzie niesamowicie, także moi drodzy, przejdźmy do kolejnego sezonu i lecimy dalej. Błagam, żeby ktoś wygrał w końcu jakiś puchar europejski, bo ja tak już nie mogę. No jakim cudem Real po raz kolejny wygrywa tą Ligę Mistrzów, no ja nie mogę. Przed nami koniec sezonu piątego, nie dzwonili mnie, wow, jakie zaskoczenie, w końcu mi nie dzwonili z drużyny. Także zobaczmy naszych zawodników, jak to u nich się powodzi. Messi 85, Lewandowski jak zaszalał. 87, Neymar 85, Ronaldo 87. No kurde, ale zobaczcie te tempo! 90 tempa u Lewandowskiego! Co tu się dzieje? 92 strzelanie, 85 strzelanie tutaj. No panie, no tutaj się rozwija, no na razie najlepiej to Lewandowski, ale zobaczmy jakkolwiek, czy ktoś z nich może wygra puchar. Czekajcie, muszę zobaczyć, żeby jakkolwiek zapamiętać. Był to Tottenham, Barcelona, Napoli, Inter. Tottenham, Barcelona, Napoli, Inter, dobra.
I zobaczmy, czy Leader był jakiś w Interu? Nie był chyba, mi się wydaje. Zobaczmy, Liga Konferencji, Alkmaar, Liga Europy wygrywa Napoli! Proszę bardzo, ale zaskoczenie, Napoli wygrywa Ligę Europy, a Ligę Mistrzów wygrywa, no kuźwa, Real Madrid 13 raz rzędu, no ja pitole. 7-1 w dwóch meczu, co jest? No i przegrali. Inter przegrał z City, a Barcelona z Realem. Gdzie jest Tottenham? Gdzie jest Tottenham? Czy oni w ogóle się jakkolwiek nie zakwalifikowali, czy o co chodzi? Tottenham przegrywa z Real Sociedad? No nie wiem. No kurde, no dobra. Przejdźmy dalej, ale zobaczcie, proszę bardzo, Neymar z Pucharem Ligi Europy, więc to się czyni. Przejdźmy do szóstego sezonu, więc lecimy. Oj, tutaj, no kurczę, jesteśmy coraz dalej do końca, więc mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, lajka, bo inaczej ja się po prostu zdenerwuję. Ja tutaj będę jakkolwiek próbować tego montować, będę montowanie, dodawanie dźwięków i te inne, więc tutaj należy się za to subskrypcja, więc lecimy dalej. Tak więc przed nami koniec sezonu szóstego. Muszę sobie policzyć chwilę. Albo dobra, nieważne, niech będzie. Szósty sezon za nami, także przejdźmy, zobaczmy, czy ktoś może zmienił klub i nie. Neymar 88, Messi 88, w końcu Lewandowski 90, no i Ronaldo 91, warty prawie 300 milionów. No i chyba tutaj mi się wydaje, że nikt z tych zawodników już. Ten zawodnik, który. No okej, no rozumiem oczywiście, ten też nie chce, ten też nie. No nie chcą przejść jakkolwiek do drugiej ligi hiszpańskiej, no oczywiście rozumiemy. Zobaczmy, może w końcu w finale ktoś będzie inny niż zakichany Real Madryt. Zobaczmy, Liga Konferencji. Nie, Liga Europy, PSG, no i Liga Mistrzów, błagam was. Juventus, Chelsea, okej. Zobaczmy, gdzie nasze drużyny tutaj odpadły. Zobaczmy, tutaj chyba nikogo nie ma. 1/8, Inter przegrywa z Bayernem. Dobra, dalej, Napoli z Chelsea, no jak? Bo nie zgadzam się na to, nie, czysty absurd to jest, ja się w to nie zgodzę. Jakim cudem Robert Lewandowski z taką drużyną, tylko dwa razy zremisowali, to jest Slavia Praga, Salzburg i Leverkusen, co to jest? Oczywiście Napoli wyszło, oczywiście też widzieliśmy, Napoli tutaj przegrało, przewaliło, tak samo jak Inter. Został Tottenham. Gdzie Tottenham przegrał? Czy znowu w Lidze Europy? Czyżby znowu w Lidze Europy? Czy jednak może Lech Poznań? No nie wierzę. Nie, no nie jednak. Co? Oni w ogóle nie grali? Nie gadaj, że w ogóle Tottenham nie grał. Nie wierzę w to nawet. To jest jakiś. Nie gadaj, że Tottenham nie grał. Nie. Czekajcie, jeszcze raz, bo ja chyba jestem ślepy. Nie, tutaj nie było, tutaj nie było, tutaj nie było, tutaj też nie było, tutaj też nie było, tutaj też nie było, tutaj nie było, tutaj też nie było. Serio? Tottenham nie grał w europejskich pucharach? No ja pierdykam, no nie wierzę. Dalej, tutaj też nie, też nie, też nie, też nie, też nie. Liga Konferencji, ostatnie co zostało, też nie, 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 nie. No tutaj jest to Lazio, ale to nie jest to Tottenham, też nie to te. Nie wierzę, że to Tottenham nie grał w europejskich pucharach. Co jest z nimi nie tak, przepraszam bardzo, przecież oni mają Messiego. Tottenham, ja pierdyle, siódme miejsce Tottenham. No i Leo Messi musi chyba opuścić ten klub, żeby grać w europejskich pucharach, bo to jest hit. Nottingham Forest wyżej niż Liverpool, Spurs i Aston Villa. Co tu się dzieje? Czekaj, zobaczmy sobie jeszcze Ligę Hiszpańską. Czy Lewandowski wygrał ligę? Dziesiąte miejsce! Co każdy kontuzji dostał? Co tu się stało z nimi? Dobra, jeszcze Serie A zostało jeszcze Napoli z Inter. No tutaj też nie, ja nie wiem, co się z nimi dzieje. Jak kuźwa, nie wiem, co się z nimi. Nie, pokażcie mi FC Barcelonę. Pokażcie mi tą FC Barcelonę. Kogo oni sprzedali? Czy naprawdę nie ma już Ronalda Araujo, Koundé, Ter Stegena, kogokolwiek? I nie ma Ter Stegena, okej, nie ma. Araujo jest, okej. Jest Faye tutaj, okej. Trilli, Wan-Bissaka, co to jest za skład? Dobra, tutaj zobaczmy. Tutaj, dobra, Lo Celso, Lobotka. Dobra, Zaire Emery przynajmniej ktoś, Malen tutaj dołączył, napastnicy.
Okej, jest Ferran Torres, Lewandowski prawdopodobnie zakończył karierę, ale zobaczmy, czy ktoś z tych zawodników już zakończył karierę. Leo Messi został jeden, Cristiano Ronaldo też prawdopodobnie zakończył karierę, czyli kolejny odpadł nasz zawodnik. Tutaj oczywiście nie ma Ronaldo, czy jest Neymar Junior, czy nie ma Neymara. Zobaczmy, jest Neymar mający 37 lat, grający w Al Hilal, dalej grający dla Ligi Arabskiej. No dalej tam gra, dalej mając 39 tempa, no chyba mu dwie nogi urwali. Prawdopodobnie mógł zakończyć karierę, znając go. Tak, jeszcze tylko Neymar został przy życiu, także mam nadzieję, że Messi opuści Tottenham, nawet nie wiem, Barcelona, ktokolwiek. Także lecimy do kolejnego sezonu, no na to nie mogę już patrzeć. Przed nami sezon 7 i tutaj już się będzie robiło ciekawie. No bo wiemy, już jest ten etap, gdzie zawodnicy nie będą kupowani ze względu na ich wartość rynkową. Ale zobaczmy, jak tam nasi zawodnicy, czy ktoś zmienił klub? No nie. I chyba tak już to zostanie. Neymar 91, Lewandowski 93, Ronaldo 93 i Leo Messi 91. Dalej grający dla Tottenhamu, ale pamiętajmy, że właśnie tylko same drużyny z Ligi Włoskiej będą grały w samych europejskich pucharach, no bo Barcelona 10 miejsce, Tottenham chyba 7, ale może wygrali puchar, no to może wtedy może sobie zagrali. Więc Lewandowski o 3 overall i Ronaldo o 5. Jak widzę dobrze, bo wcześniej miał chociaż. A nie, to nie, to pomyłka. To Neymar ma to, okej, okay, to normalnie Ronaldo o 2. Także zobaczmy, jak tam wyszło w pucharach. Czy może ktoś z nich wygrał? Ale przed tym ja chcę zobaczyć właśnie same inne ligi, bo mi się nie podoba. Tottenham zajmuje czwarte miejsce, okej, okay, czyli jednak będą grali w europejskich pucharach. Dalej, z La Liga, jak to wygląda? Drugie miejsce, czyli Barcelona wraca na szczyt. No i tutaj nic nie zrobią, Real wygrywa ligę. Jeszcze najważniejsza, czyli Serie A, albo Napoli, albo Inter. Mediolan, jak to Inter wygrywa, proszę bardzo. Napoli szóste, czyli Liga Konferencji. Chyba, że tam coś by wygrali, no to wtedy możemy porozmawiać. Także zobaczmy sobie Ligę Konferencji, jak to wyszło. Tutaj nie ma naszych drużyn. Tutaj, no, Chelsea przegrywa z Salzburgiem i final Ligi Mistrzów. O, finał pieniężny, PSG kontra Manchester City. Inter przegrywa w półfinale, a Napoli City. No, obaj przerwali City, obie drużyny. Także przejdźmy już do końca tego sezonu 7, czas na 8, nie wiem ile będzie jeszcze sezonów, zobaczymy jak się rozwiną, nie mam pojęcia, może ktoś ich wykupi, tego dowiemy się dopiero za chwilę. Przed nami koniec sezonu 8, no i tutaj będzie się chyba już działa taka rzecz, że nikt ich nie kupi, więc sprawdźmy, czy może coś tutaj się zmieniło, no nie, tak już chyba zostanie, Neymar 99 tempa, prawie każdy 99 tempa. Wow, to jest w ogóle Lewandowski 95, Neymar 93. No tutaj, no tylko się najbardziej rozwinęli, właśnie napastnica, skrzydłowi trochę gorzej. Czy ktoś ich kupi? No nie, tutaj 200 milionów. 866 milionów klauzuli. Czy jest tu jeszcze jakaś klauzula? No nie. I teraz zobaczmy, bo jak dobrze pamiętam, każda drużyna była w Lidze Mistrzów. Ale zobaczmy od Ligi Konferencji, może tam coś było. Nie, Liga Europy. City. Okej, dobra. Jedna drużyna już poszła. Napoli 6-0 dostał, już widzę. Może tu jeszcze coś było, jakieś zaskoczenie. No nie, zobaczmy Ligę Mistrzów. No ja pitole, co oni muszą zrobić, żeby albo Milan, albo Real Madrid nie był w tym zakichanym finale? No co to ma być? No i czy była jakaś tutaj drużyna? Inter przewalił, Tottenham przewalił i pewnie tutaj Barcelona przewali. No ja pierniczę, no ten scenariusz po prostu niesamowity. No niesamowity ten scenariusz po prostu, no niesamowity. Tottenham, trzecie miejsce. Okej, okay, czyli będzie dalej Tottenham grać. Barcelona, czy zdobędzie w końcu zwycięstwo? No nie, no nie sięga po tytuł Ligi Hiszpańskiej. Ale zostaje jeszcze nam Serie A. Zobacz, może tutaj coś było. Inter po raz kolejny sięga tytuł. Czy mogę zobaczyć strzelców? Statystyki jakkolwiek drużyn w Lidze Mistrzów, czy mogę zobaczyć? Mogę, ale to są tylko drużynowe, więc zobaczymy sobie ten raz chociaż.
Barcelona, zobaczmy, czy Lewandowski zagrał pełne 8 spotkań, zagrał strzelając jedną bramkę, Ferran Torres więcej zrobił, który ma 88, Lewandowski ma 95. A, co to ma być? Tottenham, tutaj Messi musisz, tu Messi musi. 6 bramek, ok, Matistel, ok, tego bym się nie spodziewał transferu, Solomon chyba tam gra w Tottenhamie, więc nie będę stwierdzać jakkolwiek. Sporting, nie, co my tu jeszcze? Real, pokaż mi Real. Vini, 12 bramek. Vlachowicz, Bellingham, Boże Święty, Lichan, Bajamiec. Kto to jest w ogóle? Nie no, Di Marco jeszcze. Co to jest? John Stones, Diogo Costa. Co, nie ma Courtois już? Zakończył pewnie karierę. Felix, kim ty jesteś? Jest tu może ktoś jeszcze. O, jest, Reinier. Dobra, co jeszcze mieliśmy zobaczyć? Chyba Inter. I Napoli. Inter. Tutaj. Rodri, co tu się dzieje? Ronaldo, tylko dwie bramki. Nico Williams. No. Nawet Llorente strzelił więcej. Ma 78 overalla. Co to ma być? Teraz jeszcze tego. Gdzie to jest? Czy ich nie było? Czy ja też żem przeoczył? Czy ja przeoczyłem ich? Czy ich nie było? No byli przecież tutaj. Czy ja pominąłem Napoli? Czy ja sobie ich przewinąłem? Tu jest Napoli. Dziwne. A, bo chyba... A, faktycznie, dobra. Bo nie grali Widzę Mistrzów. Osimhen, Neymar, 5 meczów. To chyba kontuzja musiała być, bo naprawdę świetnie zagrał spotkanie. 4 bramki. Czyste konta, 3. Kto jest na bramce? Thibaut Courtois, no to się nie dziwię w ogóle, że Real musiał kogoś innego pozyskać. Dobra, więc przejdźmy dalej, zobaczymy, czy teraz my swoją, czy gramy dalej, czy jakkolwiek kiedyś to się zakończy. Nie wiem, jeszcze przed nami pewnie 6 sezonów, może 7. Przed nami kolejny sezon i to już będzie chyba taki ostateczny, gdzie, no też tu mówiłem, nikogo nie będą kupować. Zobaczmy, czy ktoś zmienił klub, no właśnie nie. Neymar 96, Lewandowski 97, Ronaldo 97 i Messi 96. Ale przed tym jeszcze zobaczmy, jakkolwiek sobie poradzili w ligach, bo chcę sobie zobaczyć, czy ktoś z tych naszych drużyn wygrał ligę. Tottenham spadł na srogie 9. miejsce. No to jest hit w ogóle. Co oni tam robią? La Liga. Drugie miejsce, znowu Real. No, jeżeli Real będzie w finale, to ja się załamę po prostu. Serie A. Blisko, ale wygrał Milan teraz. Zaskakująco, proszę bardzo. Też chyba grały wszystkie drużyny nie chyba, nie w Mistrzostwie Europy, to nie to. Liga Conf, Fulham Athletic, a znowu Chelsea przewaliło. Tottenham jest w finale, może Leo Messi wygrać Ligę Mistrzów? Proszę bardzo, jak tam inne drużyny sobie poradziły? Napoli przegrywa z Liverpoolem, Inter no znowu przegrywa, jak Barcelona nie wyszła z grupy. To jest, no tutaj ciężka była grupa, ale z kim oni przegrali w tej kwalifikacji? No wygrali tutaj pierwszy raz, tutaj drugi, trzeci, w półfinale z Benficą. No, znaczy tak źle nie jest. I zobaczmy, czy udało się, jeżeli teraz wygra Tottenham, to oni grają w Lidze Mistrzów. Nawet przy tym słabym dosłownie ligowej tabeli, tutaj powinni wygrać. I zobaczmy, wygrywa, a jeszcze nie, dobra, przepraszam, 5 czerwca jednak, a nie. I zobaczmy, to jak będzie teraz, więc musimy sobie przesymulować. I zobaczmy, czy Tottenham zdobędzie mistrzostwo szybciej niż FC Barcelona. I zobaczmy, Liga Mistrzów wygrywa Manchester City, było blisko, niestety. I właśnie Tottenham nie będzie grał, także przejdźmy już do kolejnego sezonu, nie wiem ile jeszcze będzie. Nie mam pojęcia. Lecimy do końca, zobaczyć tylko, jak sobie poradzą. Przed nami 10. sezon, jak dobrze już liczę. No i tutaj, no, zawodnicy będą jakkolwiek już dać overall, będą spadać jakkolwiek, ale zobaczymy, czy ktoś z naszych zawodników osiągnie 99. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ronaldo tutaj, jak samo Lewandowski, po 98. Neymar i Messi po 96. Dalej. Zobaczmy sobie inne ligi, bo to też jest ważne. Jak tam sobie poradzili, to Tottenham, Fulham trzeci, proszę bardzo. Gdzie jest Arsenal? 11. miejsce, no proszę bardzo. Tottenham, piąte. Nie wiem, czy bym się tego spodziewał, nie mam pojęcia. La Liga,
Jak tam jest, Barcelona wygrała ligę, przynajmniej coś. I zobaczmy jeszcze Serie A. Czy może któryś z naszych drużyn wygrało Interligę Europy, jeżeli ktoś z nich wygrał, a Napoli Liga Mistrzów. Więc przejdźmy sobie do Ligi Konferencji, czy ktoś tam jest. Hibernian i Atletico Madryt, bardzo ciekawy jakkolwiek finał. Tottenham jednak wyszedł prawdopodobnie przez puchar, ale no przeważnie jak tam wyglądało. Ok, tutaj ich nie było, czyli musieli wygrać pierwsze miejsce w grupie. No taką grupą to na pewno by wygrali. Napoli wygrywa Ligę Europy. Proszę bardzo, jakie zaskoczenie. Czy ktoś z naszej drużyny jest tutaj wstępny? No Napoli widać, że przewaliło, ale Ligę Mistrzów wygrywa, no nikt zna. Chociaż jest Inter, jest Cristiano Ronaldo. No i Barcelona przegrywa z Interem. No gdzieś już chyba słyszałem ten scenariusz, no chyba gdzieś to już słyszałem. Także szósty lecimy. I zobaczmy. I czy wygra Inter Ligę Mistrzów? Czy uda się naszym zawodnikom? No kurde, no nie! No jakim to trzeba być naprawdę niefarty mieć. Barcelona, okej, okay, ty przeszli przed Inter. Tottenham tam już widzieliśmy. Napoli, a właśnie Napoli, jaką mieli grupę? Tutaj nie. Napoli z Barceloną, czyli była walka Neymara z Lewandowskim. Także tutaj już prawdopodobnie będzie koniec. To już będzie jakkolwiek koniec już. To już jest. Nikt już ich nie kupi. Płace mają w multum prawie 500 000. Lewandowski ma prawie 800 tysięcy tygodniówki. Nie ma bata, nasza drużyna ma ogólnie budżet tygodniowo 3 miliony, a tam trzeba nawet mieć jakkolwiek 800 tysięcy tygodniowej, ale nas po prostu na to nie stać. Także lecimy do kolejnego sezonu i to pewnie będą ostatnie, więc jesteśmy bliżej końca. Co? Kończymy to. Przed nami kolejny sezon, jak dobrze pamiętam, już 11. I zobaczmy, jak tam sobie radzą nasi zawodnicy. Czy ktoś może zmienił klub? No nie, ale też jak pamiętam, oczywiście chyba Ronaldo kończy się kontrakt, więc ja chcę sobie zobaczyć, czy jednak z nim przedłużyli ten kontrakt, czy jednak nie. Chyba jednak przedłużyli, mi się wydaje. Chociaż chyba płac nie zmienili, więc tutaj będzie ciekawy. Neymar 96, Messi 96, tutaj 98. No chyba nikt już nie wie tych 99, ale i tak było jakkolwiek fenomenalnie. Było fenomenalnie, co ja mogę powiedzieć. Inne ligi zobaczmy. Tottenham piąte miejsce, no chyba, że ktoś wygra, nie wiem, Ligę Mistrzów. To może wtedy. La Liga, jak tam? Barcelona trzecie miejsce, no ja nie wiem, co oni robią, to jest po prostu jakiś hit. No i Serie A. Inter Napoli na dziewiątym. Jesus. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Liga Konferencji. Bayern, okej. Okay. Europy. Wygrywa Inter. Czy oni tu przeszli? Nie, oni grali w Lidze Europy. Inter grał w Lidze Napoli. I Ronaldo wygrał. Wygrało Ligę Europy. Czy ktoś wygrał Ligę Mistrzów? Rangers i Bayern Leverkusen. No, no świetny finał. Barcelona przewaliła z Rangersami. Napoli z Ajaxem, Tottenhamu nie było, tak mi się... Śląsk Wrocław był, na pewno. Śląsk Wrocław był, a Tottenhamu nie było. To jest na pewno bardzo ciekawa teoria. Także to tyle. Jeszcze koniec sezon. No i tutaj będzie prawdopodobnie już końcowy. Będziemy już kończyć jakkolwiek to wszystko. I lecimy już z kolejnym sezonem. Przed nami ten już 12. sezon. No wyrzucili mnie z klubu, ale zobaczmy, czy może coś tutaj się zmieniło. No nie, wszystko zostaje tak samo. Neymar i Ronaldo już po 30, Messi i Lewandowski jeszcze się trzymają w tej 20. No jeszcze mają po 29. Także zobaczmy tabelę, tylko zobaczyć, jak tam im poszło. Czy ktoś może coś wygrał? Liga Konferencji, no Augsburg, proszę bardzo, ligę. Tottenham był blisko wygrania Ligi Europy, no jaki niefart. No i Liga Mistrzów, Manchester City lub RB Lipsk. Jak tu Inter, znowu City. Barcelona nie wyszła z grupy. Ciekawie, ciekawie. Nie. Boże święty. A Napoli chyba się nawet nie dostało, bo tam później tam, ale dobra. Tylko na to patrzymy. Więc tu można powiedzieć, że już zawodnicy, już nikt ich nie weźmie, już po prostu ocena im schodzi to strasznie. No, także tutaj już to wszystko mi się wydaje, że zostanie.
Także lecimy dalej. A jeszcze sobie szybko jeszcze zobaczcie, jaka to mojego płaca. Myślałem, że tam jest 900 tysięcy, już myślałem, że zszokowany będę. Jednak lecimy dalej, lecimy do kolejnego sezonu. No lecimy do końca, no. Do końca kariery menadżera. Panie i panowie, przed nami sezon 13. Także będziemy już bliżej końca właśnie samych przygód naszych czterech zawodników. Także zobaczmy tutaj oczywiście Ronaldo 98, Lewandowski 98. No i tutaj zostają oceny ogólne, jakie były. Tylko teraz zobaczmy sobie może jak im to idzie w tabeli. Czy może by coś wygrali, na przykład w Lidze Konferencji czy coś. Liga Konferencji, no niestety nie. Liga Europy, to znowu tutaj Ham był bliski. Niestety znowu przegrywają. A Ligę Mistrzów wygrywa i tutaj szansa dla Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, który jest dalej w Interze Mediolan. I tutaj może wygrać, no może powiedzieć swój pierwszy tytuł w samej Interze, patrząc na europejskie puchary. Nie czas oczywiście samej ligi, bo wygrali już kilka razy. I zobaczmy, Ligę Mistrzów wygrywa Inter 2 do 0 i Cristiano Ronaldo wygrywa Ligę Mistrzów. Ależ zaskoczenie! Liga Mistrzów dla Interu, no perze, dostało za swoje. I czy tu było jeszcze jakieś zaskoczenie? Jeszcze może była jakaś drużyna, może była Barcelona. Albo na przykład Napoli. Jest Barcelona, z Leverkusen przewalili, a Napoli chyba nie było tutaj. Także przed nami kolejny sezon i myślę, że takie jeszcze 2-3 sezony i powinien być koniec odcinka. Także przypominam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i lecimy. Może będzie jeszcze kiedyś jakiś kolejny odcinek z takiego czegoś. Także lecimy już do kolejnego sezonu. Przed nami sezon 14. Czy może coś się zmieniło? Może ktoś zmienił klub? No nie, no bez przesady. Wszyscy zostali. No to już mamy już spadki overall, czyli Neymar i Ronaldo. Mają już po 32 lata, więc no jakby nie oczekujmy od nich jakkolwiek zbytnio wysokiej formy teraz, ale może jednak coś by zrobili, nie, może jakieś zwycięstwo Liga Konferencji, może. Jest Tottenham, jest szansa dla Leo Messiego, żeby teraz wygrali jakiś puchar Liga Europy. Barcelona 4 do 1 wygrywa z Feyenoordem. No i tutaj teraz finał Napoli z Interem. Jest Inter i jest Real Madrid, czyli może być potrójna korona w samych meczach naszych zawodników, czyli może wygrać Tottenham, może wygra Barcelona, jeżeli wygra Inter drugi raz z rzędu. Tu mamy historyczny moment dla właśnie tej serii. Mamy historyczny moment, ponieważ może wygrać Messi. No już Lewandowski wygrał. I zobaczmy jeszcze raz od początku. Liga Konferencji wygrywa. No niestety znowu klapa. Tottenham znowu przegrywa w finale. Tu wiadomo i czy wygrał Inter. No czego ja mogę się kurna spodziewać po Real Madryt, który po raz kolejny przechodzi do finału Ligi Mistrzów i go wygrywa. No co ja mogę się po nim spodziewać, powiedzcie mi? No chyba niczego. Czy jest może Barcelona, czy jednak znowu przewalili w grupie? A, przepraszam, przewalili w grupie. Aha, ich tu nie było. Dziwne, okej. Także mi się wydaje, że to już będzie sezon ostatni. Także lecimy i zobaczymy, jak wyszło samym naszym zawodnikom. Czy może ktoś znowu straci overall? Ale Lewandowski dalej się trzyma jako ten jedyny taki, można powiedzieć, 98 i pewnie strzelę. Pewnie następny sezon to będzie 97, a Ronaldo tak może zajdzie do 95 może. Także przed nami ostatni sezon mi się wydaje i zobaczmy, czy ktoś może zmienił klub, czy komuś może ocena zniżyła się, no mówiłem. Messi 94, Ronaldo 96, no Lewandowski też się zniżył, Neymar 91, wow, no po prostu wow. Tak, zobaczmy jeszcze, ostatni raz można powiedzieć, wszystkie puchary Chelsea, oczywiście okej. Liga Europy wygrywa Everton, proszę bardzo, czyli za rok pewnie był, wygrali Ligę Mistrzów, a finał Ligi Mistrzów jest to Inter przegrywa. Jeszcze tu może ktoś z naszych, ktokolwiek, no Napoli, gdzie ich ominąłem, tu z Leverkusen. Lech Poznań, no nie wierzę. Barcelona w Lidze Europy. Tam był jeszcze Tottenham, ale Tottenhamu nie widziałem, więc pewnie Liga Europy ich czekała.
A Barcelona, jak tu wyszło? No to wiadomo, Barcelona przegrała w pierwszej rundzie z Feyenoordem. Najpierw chyba z nim wygrali, teraz z nim przegrali. No to jest hit sezonu. Także to chyba przed nami będzie koniec odcinka. Ja to pewnie rano sobie pobiorę wszystko, se zmontuję i pewnie może będzie no poniedziałek odcinek. Mam taką nadzieję. Zobaczmy, czy to będzie już ostatni sezon, czy to już jest końcowy sezon, czy to już jest to. Tak jest, emerytura i kończymy to, panie i panowie. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Czy to z tego, czy to z czegoś jeszcze, nie mam pojęcia. Nie mogę tego jakkolwiek usunąć. Szkoda. Tak więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.